Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że będzie mnie widać, w miarę przynajmniej. Będzie mnie tak samo w miarę słychać. Ten odcinek będzie kiepski pewnie, montażowo. W dzisiejszym odcinku nie będzie żadnej mechaniki, żadnego upalania, żadnego kombinowania. W dzisiejszym odcinku wychodzę do Was z pewną propozycją. Jest to taka, można tak powiedzieć, wersja testowa. Jak to się przyjmie, jak się przyjmie fajnie, będziemy to rozbudowywać. Dobra, przechodź do rzeczy pewnie, przechodź do rzeczy, mów już co, o co chodzi. Po tytule pewnie już nawet sami wiecie. Narzekacie, że jest mało jazdy u mnie. No, jestem człowiekiem zapracowanym, sam sobie jestem winny, bo dokładam sobie obowiązków. Zachciało mi się pomagać innym za darmo. No i przez to ludzie kradną czas mój, no i tak bywa. Ja tam nie narzekam, lubię pomagać i pewnie każda osoba, która do mnie pisze i uda mi się przez internet pomóc, jest zadowolona i cieszy się, no. A jak się ktoś cieszy, to cieszę się też ja, że motor chodzi, że pali i tyle, no. Nie chcę żadnej kasy, tylko tyle, żebyście się dołączyli do zabawy w miarę możliwości. Głównie skupiłem się tym kanałem na pitbajki, a pobocznie to tam moje różne działalności, co tam grzebie, dorzucam, nie? Do tego kanału, żeby po prostu nie było przestojów, na przykład z miesiąc, dwa, jak na przykład no nie dam rady na przykład jeździć, a mam pełno innej roboty. To przykładach, to traktorem trochę czasami pojeżdżę. No wiecie, jest taka mieszanina, taki miszmasz. Troszeczkę. Przepraszam Was tak samo, trochę taki będzie długi wstęp, ale przepraszam tak samo Was za tą scenerię, bo nie jestem w stanie gdzie indziej tego nagrać. Nie mieszkam sam, więc dużo ściekawskich przeszkadzają. No i jak mam nagrać? No coś takiego. Ale nie lubię mówić, jak ktoś stoi koło mnie albo za mną i patrzy i słucha. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. O, o co mi chodzi? Chodzi mi o filmiki na YouTube, które będę wrzucał. A w filmikach byście brali udział, byłyby takie najlepsze akcje. I seria filmików byłaby fajne, czyli jakieś takie nieudane akcje, takie śmieszne różne przypały i to wszystko. Oczywiście na pitbajkach. Jak i druga seria filmików, to tak samo takie wins, nie? W sensie, że udało się komuś, nie? W sensie takie super akcje, akcje, jazdę, upalanie, tego typu sprawy, nie? File to takie śmieszne filmiki, seria śmiesznych filmików, a te wins, no to takie wiadomo, typowo, żeby pokazać moc pitbajków, coś w tym stylu. I tyle, no jak na tym się fajnie można pobawić i co to potrafi, o. Oczywiście, od razu, mam nadzieję, że wszystko powiem, nie zapomnę czegoś. Po kolei, zanim wyślecie mi filmik, wysyłając mi jakikolwiek film, równocześnie z udostępnieniem go dla mnie, zgadzacie się na to, na wszelkie przetwarzanie, obróbkę tych materiałów. Oczywiście nie będę włączał żadnych monetyzacji pod tymi filmikami. Jak będą się wyświetlać jakieś reklamy albo coś takiego, to tylko i wyłącznie dlatego, że muzykę, jaką użyłem w filmie, jest z prawami autorskimi i wtedy leci te koszt z tych reklam, z tego wszystkiego, będzie to leciało dochody na konto właściciela muzyki, o, praw do muzyki. Jakby co, jakby czasami ktoś tam potem narzekał, że na przykład zarabiam na kogoś materiale, nie? I kiedy będę się ukazywać? Jak mówiłem, chciałbym podzielić to na dwie serie, na serię Wins and File, nie? Po prostu na takie super akcje i na śmieszne. Jak będzie mało materiałów, połączymy to wszystko razem. Filmiki będą tylko praktycznie, chciałbym tylko o pitbajkach. Najlepiej w 60 klatkach na sekundę, żeby była jak najpłynniejsza akcja. Oczywiście wiem, że niektórzy nagrywają to w wolniejszym tempie. Ja będę super akcje, nie ma problemu. Tak samo format, w sensie format, jakość obrazu. Preferuję 1080p. Format obrazu, nie? Rozmiar, o, rozmiar obrazu 1080p. Jak będzie coś gorszego, też nie ma problemów, tylko i wyłącznie jak będzie jakieś super akcje, nie? Filmiki.
filmiki przycinacie. Nie chcę jakiegoś tam filmiku, który waży 4 giga, 5 giga i na przykład napiszecie mi 30 sekund na przykład filmu, 30 sekund z tego dużego filmu na przykład, że to jest to. Nie, takich filmików nie będę pobierał, bo to naprawdę dużo zajmuje, potem trzeba byłoby to pobrać na dysk, potem to przyciąć, potem to usunąć. Więcej zabawy niż z tego pożytku, więc przycięcie filmiku jest na waszej głowie. Chcecie wziąć udział? Przytnijcie filmik, wyrenderujcie to najlepiej w 60 klatkach w 1080p. Jak i liczcie się z tym, że ja potem te filmiki będę obrabiał. Następna rzecz. Właściciele, jak zobaczą swój materiał w tym filmie moim, możecie napisać w opisie pod filmem, znaczy w komentarzu pod filmem, minutę od kiedy do kiedy był na przykład jego twój materiał wykorzystany i link do filmiku, z którego było to wykorzystane. Tak, żeby sobie ludzie mogli potem na przykład spodoba się fajny moment, żeby sobie mogli oglądać na twoim kanale ten filmik. I teraz, podsumowując, zanim wam pokażę ten filmik instruktażowy, co ja mam na myśli? Nie, żeby się tam wybić na YouTube czy skok na kasę, bo zaraz będą takie teorie spiskowe. Wierzcie mi, jakbym miał iść skakać na kasę, to już dawno bym... Kto się zna, już pewnie by wiedział, że już dawno bym żebrał pieniądze od widzów. Czego na razie nie robię, bo jakoś daję sobie jeszcze radę. Mimo, że z projektami jest ciężko, chcielibyście, żebym nie jeden sprzęt restaurował, zrobiłbym to. Ale staram się troszeczkę pieniążków odłożyć. Ciężko jest to u mnie, długo to trwa, no ale może kiedyś mi się uda i na przykład moje Kawasaki KLF300 wreszcie zreanimuję, ale to będzie kosztować pewnie z 2-3 tysiące złotych, żeby to doprowadzić do stanu. Naprawdę super, bo wszystko jest do przerabiania tam. Głównym zamysłem była odpowiedź na waszą prośbę, czyli dużo osób mnie się pyta, czy pozdrowię na odcinku. Naprawdę wiem o co to chodzi, wiem jak to fajne uczucie znaleźć się na jakimś większym kanale. Ja nie czuję się na jakiegoś tam gwiazdora albo coś w tym stylu. Dlatego właśnie jak mnie tak prosiliście o to wszystko, seria takich filmików, takich jakby się udało, że te filmiki by naprawdę dobrze się przyjęły, fajnie by się to oglądało, no to macie sami od siebie reklamę, nie? No, ja tam zmontuję, podeślę wasze filmiki, oczywiście nie znajdą się wszystkie, tylko takie lepsze, więc zachęcam do wrzucania jakichś takich fajniejszych filmików. Nie każdy niestety, liczę się z tym, że nie każdy będzie w stanie zaistnieć u mnie na kanale, w sensie w tej serii filmów. Ale wymyślę też coś dla osób, które nie mają takich fajnych akcji, coś w tym stylu. Dopiero uczą się na pitbajkach jeździć albo coś takiego. Na pewno coś wymyślę, wierzcie mi. Muszę usiąść, muszę pomyśleć i na pewno coś wymyślę, żeby też te osoby miały jakąś szansę na tym kanale. No i dobra, teraz wam puszczę ten filmik instruktażowy. To oglądajcie. Pierwsze co, to musimy założyć swoje konto Google, mianowicie żeby mieć swojego Gmaila. Następnie jak już założymy swoje konto, to powinien każdy z was już wiedzieć. Otwieramy tutaj w górnym prawym rogu ekranu, oczywiście na komputerze. Nie wiem jak jest to na tabletach lub telefonie, czy w ogóle jest taka możliwość, ale mam nadzieję. Otwieramy tutaj tę aplikację. Wchodzimy w nasz dysk Google. Tutaj mam przesłany taki przykładowy plik, na którym wam mógł pokazać mniej więcej o co mi chodzi. Mianowicie jak tutaj widzicie na waszym koncie darmowo macie 15 giga miejsca, więc jest to dość sporo. Zawsze możecie potem usuwać pliki i na przykład przesyłać nowe, więc to tam nie ma z tym żadnego problemu. No i jak mamy nasz ten plik, klikam na niego prawym przyciskiem myszki.
a następnie klikamy udostępnij, bo w innym wypadku no niestety będzie mi ciężko. Choćby nawet sam link prześlecie, to nie zawsze to działa, bo sprawdzałem u Pitback Ridera i niestety nie zawsze to chciało działać. Klikamy udostępnij i w tym tutaj oknie, jak pisze dodaj osobie i grupy, wpisujecie mój adres e-mail, czyli ten. Ten adres e-mail wpisujecie tutaj w tym oknie, a następnie gotowe. I teoretycznie powinienem dostać tam, właśnie nie pamiętam, czy trzeba tam jakieś powiadomienia albo coś klikać, ale klikajcie dalej, dalej, gotowe i tyle. I powinienem dostać na mój Gmail powiadomienie, że wysłaliście mi filmik, no i następnie ja sobie go już tam pobiorę te pliki od Was i dalej to już logiczne, nie? Powybieramy, co się będzie nadawało na filmiki, jakie tam momenty i się to poprzecina i zrobi film na YouTube. No i dobra, to jak teraz wszystko już wiecie, możemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie. Filmik tak samo oblatuje na grupę na Facebooku, na którą serdecznie zapraszam wszystkich. Link do grupy na Facebooku na dole w opisie pod filmem. Niebawem ruszamy, jak to wypali, niebawem ruszamy na grupie z super akcją, o wiele lepszą, tak mi się wydaje, że o wiele lepszą, i gdzie każdy posiadacz Pita będzie miał szansę. Nie będziecie potrzebować super akcji, filmiku z super akcjami, wystarczy mieć Pitbajka, jakiegokolwiek, nawet Pocketbajka możecie mieć i będziecie mogli brać udział w tym. O, tak Wam powiem. Więc tyle, kończymy. Ja idę montować to, bo jest dość długa przerwa. Z przyczyn technicznych przy jednym z projektów. Pewnie się domyślacie, o co chodzi, ale tutaj już nakupiłem trochę części. Będziemy modernizować, tuningować, próbować. I tyle, no. Znacie mnie, ja się nie poddaję tak łatwo. Kończymy odcinek, więc do następnego, trzymajcie się, hej!